Pierwsza podstawowa sprawa to to, żebyście zawsze pamiętali, aby wylot lufy był skierowany wyłącznie w stronę tarczy, w stronę kulochwytu, tego wału usypanego z piachu, który mamy na końcu. Musicie się mieścić w tak zwanych kątach bezpieczeństwa, czyli musicie się mieścić w ramach jakby swojego stanowiska strzeleckiego. Stanowisko strzeleckie jest przede wszystkim ograniczone tymi przechwytywaczami łusek, czyli takimi siatkami, i w tych ramach musicie z tym wylotem lufy się mieścić. Jeżeli wylot lufy zaczyna wam wchodzić w stanowisko sąsiednie, to już jest sytuacja, którą traktujemy jako niebezpieczną, tak? Jako zagrażającą życiu lub zdrowiu. Być może jeszcze nie kierujecie lufy w kogoś, kto stoi obok was, ale wchodząc już w strefę jego stanowiska strzeleckiego, tu już jakby załącza nam się alarm, tak? Także tu już zwracamy na to uwagę. To samo dotyczy kątów góra-dół, czyli nie kierujemy lufy w stół, poniżej stołu nie kierujemy lufę, gdzieś tam w sufit, w lampy, w te elementy metalowe. Tak naprawdę taką maksymalną wysokością, gdzie lufę możemy mieć skierowaną, to jest poziom górnych przechwytywaczy, które są ustawione na przedpolu. W tych kątach się musicie mieścić. I teraz tak, żeby wam było wygodnie operować z bronią, bo są momenty, gdzie musicie na przykład podpiąć magazynek do pistoletu, przeładować broń, nie wiem, sprawdzić tą broń i tak dalej, to w takim czasie najlepiej jest broń trzymać przy sobie, przy ciele. Tak? Trzymamy pistolet w taki sposób, żeby przedramiona, ręce były oparte o wasz korpus, o wasze ciało. Po prostu trzymamy broń w tak zwanym obszarze roboczym, czyli to jest obszar na wysokości klatki piersiowej, na wysokości mostka, w tym miejscu. W ten sposób jest najwygodniej nam odpoczywać z bronią, ale również w tym zakresie tutaj jest nam najłatwiej operować pistoletem. To znaczy, obracając broń wokół osi lufy, zachowujemy cały czas stały kierunek, a jednocześnie macie dostęp do każdego zakamarka broni. Zarówno z lewej, z prawej strony, z góry, z dołu możecie zobaczyć i dotknąć praktycznie dowolne miejsce broni. I jest nam dużo wygodniej, jeżeli to trzymamy właśnie tutaj w tym obszarze roboczym. Macie pełny zakres ruchu i pełne pole widzenia. Ten obszar roboczy jest obszarem dla nas zupełnie naturalnym. Jak bierzemy telefon komórkowy czy cokolwiek innego, jakikolwiek przedmiot, to też najwygodniej nam jest właśnie wykonywać te czynności tutaj, na wysokości wzroku, na wysokości głowy, blisko ciała. Mamy pełny zakres ruchu, więc nie ma powodu, żeby tak samo z pistoletem nie pracować. I drugi pułap, z którym będziecie pracowali z bronią palną, to już jest wyprowadzenie broni przed siebie, tak? Ręce proste, naturalnie wyciągnięte przed siebie, wówczas przyrządy celownicze i sam pistolet jest na wysokości głowy, na wysokości wzroku, jesteście w stanie skutecznie zgrywać przyrządy celownicze. Więc to są dwa pułapy. W ten sposób odpoczywamy i wykonujemy czynności przy pistolecie, w ten sposób strzelamy. Sam sposób wyprowadzania broni na cel, liniowo, spokojnie, bezpośrednio na tarczę i z powrotem spokojnie do siebie. Tak, bez żadnych ruchów gwałtownych, bez żadnego wyrzucania broni na wędkarza, czy jakieś podbijanie od dołu, czy jakieś tego typu ruchy są niewłaściwe, są nie do końca kontrolowane, nieprofesjonalnie wyglądają, no też nie są bezpieczne. Tak, do końca. Także staramy się cały czas ten wylot lufy kontrolować. Na kierunek tarczy, z powrotem i ewentualnie tutaj obracamy broń wokół osi lufy. Czyli takie musimy sobie wyrobić pewne korytarze ruchu, w których się możecie mieścić. Druga sprawa to palec wskazujący. Palec wskazujący musi być poza spustem, a tak naprawdę powinien być cały czas poza światłem kabłąka spustowego. Palec ląduje nam na spust dopiero w momencie, kiedy chcecie świadomie doprowadzić do strzału. Czyli po wyprowadzeniu broni na cel przekładam palec na spust, wykonuję strzał. Jeżeli oddałem strzał i chcę odpocząć, to najpierw palec ze spustu, potem broń ściągam do siebie. Jeżeli chcę strzelać dalej, no to oczywiście wyprowadzam pistolet, kładę palec na spuście. Dopóki chcecie strzelać dalej, możecie palec na spuście mieć. W momencie, kiedy chcecie ściągnąć broń do siebie, odpocząć, sprawdzić coś przy niej, palec wyraźnie poza spust, broń mogę ściągnąć do siebie. Trzecia sprawa, trzecia zasada to to, że nigdy nie wolno wam odkładać, zostawiać, pozostawiać broni załadowanej. Jeżeli chcemy broń odłożyć, a możemy ją odłożyć w każdej niemalże chwili, to możemy to zrobić, ale najpierw po uprzednim jej rozładowaniu, sprawdzeniu, czy w środku nie ma naboju. Broń jako rozładowaną traktujemy taką broń, która nie ma w swoim jakby obrębie, w swoim środku naboju. Nabój może się znajdować w magazynku, albo w komorze nabojowej, tak? W tych dwóch miejscach naraz lub w jednym z tych dwóch miejsc. Więc te dwa miejsca muszą być opróżnione.
Czyli musi być wyjęty magazynek, musi być pusta komora nabojowa, żebyśmy taką broń mogli odłożyć. Oprócz tego w strzelectwie sportowym przede wszystkim, ale w ogóle powiedzmy na strzelnicach, w trakcie jakichś tam treningów, szkoleń, praktyka jest taka, że żeby broń była uznawana za rozładowaną, ona musi być rozładowana w sposób widoczny. Czyli musi być widoczny pusty magazynek wyjęty z pistoletu i musi być widoczna pusta komora nabojowa. Albo się wkłada wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej i wówczas broń jakby w ten sposób sygnalizuje nam swój stan, albo zostawiamy zamek w tylnym położeniu. To są dwie takie możliwości. I ostatnia sprawa, szanowni państwo, komenda stop. Jeżeli usłyszycie komendę stop, należy natychmiast przerwać strzelanie. Po prostu zdejmujemy palec ze spustu i zastygamy, tak? Nie robimy nic więcej. Nie robimy nic. Pamiętajcie, że każdy, kto przebywa na strzelnicy, ma prawo, a nawet właściwie można powiedzieć, że obowiązek, wydać komendę stop w sytuacji, jeżeli zauważycie sytuację, która zagraża życiu bądź zdrowiu, albo może za chwilę zagrozić życiu bądź zdrowiu kogokolwiek tutaj z uczestników. Nie zawsze prowadzący strzelanie musi wszystko widzieć. Nie zawsze musi zauważyć coś w pierwszej kolejności. Może być tak, że wy będziecie szybsi. Więc to jest taki swoisty przycisk awaryjny, hamulec bezpieczeństwa, którego każdy z nas ma właściwie obowiązek użyć, tak? Także to są takie podstawowe cztery zasady bezpieczeństwa, których się musicie pilnować, z czego najważniejsze to są pierwsze dwie, czyli cały czas permanentne utrzymywanie kierunku wylotu lufy na właściwą stronę i palec poza spustem w czasie, kiedy nie oddajemy świadomie strzału. Te dwie rzeczy. Jeżeli nawet któraś z nich nie zadziała, to jedna nie zadziała, ale zadziała druga. Tak? Jak druga nie zadziała, to pierwsza zadziała, więc to jest gwarant bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli jedna i druga nie będzie działała, no to jesteśmy na prostej drodze do wypadku nieszczęśliwego.